Cześć, jestem Magda z selfmastery.pl. Dzisiaj temat koncentracji, kontemplacji i medytacji. Będzie o tym, co je łączy i co je różni. Najczęściej mówimy o koncentracji, kontemplacji i medytacji jako o trzech zupełnie różnych rzeczach, o trzech kompletnie innych stanach. Niewiele osób tak naprawdę wie, czym są te stany, jak one się ze sobą łączą, a nie jak się pomiędzy sobą różnią. A z mylenia tych rzeczy wynika sporo zamieszania, i widać to bardzo mocno w przypadku mylenia koncentracji i medytacji. I to się dość często w sumie zdarza, ale do tego jeszcze dojdziemy. Dzisiaj spróbujemy sobie to wszystko trochę bardziej uporządkować. Uporządkujemy relacje pomiędzy tymi trzema rzeczami. Dużo mówi się ostatnio o tym, że mamy coraz większe problemy z koncentracją, że nie potrafimy skupić uwagi na jednej rzeczy przez dłuższy czas, i rzeczywiście tak jest. Czytanie książki przez godzinę stało się naprawdę dużym wyzwaniem dla wielu osób. Tak wygląda stan naszej koncentracji. Kontemplacja z kolei jest trochę zapomniana w ogóle niewiele się o niej słyszy i mówi zaginęła gdzieś tam w mrokach a warto o niej pamiętać, dlatego że to jest potężne narzędzie rozwojowe. Sporo się za to mówi o medytacji. W ogóle medytacja stała się modna bardzo. Jest taka trochę tajemnicza. Nie wiadomo do końca, o co w niej chodzi. Są różne techniki medytacji, różne metody, różne wyobrażenia na temat medytacji i różne sposoby medytacji, ale mało mówi się o sednie medytacji, o którym dzisiaj też trochę opowiem. We wcześniejszych filmach mówiłam już o wszystkich tych trzech rzeczach. Mówiłam trochę o tym, jak działa uwaga, o tym, czym jest kontemplacja. Były też filmy o medytacji, ale zawsze mówiłam o tych rzeczach osobno. Nigdy ich wcześniej nie łączyłam. A te stany nie są od siebie wcale oddzielone, przynajmniej nie muszą być. Koncentracja, kontemplacja i medytacja to są kolejne stopnie, kolejne etapy. Jeden może przechodzić w drugi. Zaczynamy od najprostszego, czyli od koncentracji, potem przechodzimy do trochę trudniejszego, czyli kontemplacji, i do najtrudniejszego, czyli medytacji. I kusi mnie teraz, żeby powiedzieć, że to są kolejne stopnie do rozwoju duchowego, które trzeba bardzo dobrze opanować, żeby móc w ogóle taki rozwój zacząć. Ale teraz zaczniemy. Od pierwszego i najprostszego stopnia, czyli od koncentracji. Czym tak naprawdę jest koncentracja? Koncentracja to jest skupienie swojej energii, skupienie swojej uwagi na jednym określonym punkcie czyli to jest taki trochę laser i kierujemy ten laser w jedno miejsce i staramy się go tam utrzymać. Czyli koncentracja jest wynikiem świadomie ukierunkowanej myśli i obejmuje jakiś nieza duży, wybrany fragment rzeczywistości wycinek rzeczywistości. Czyli koncentracja jest w sumie dość limitowana. Jest też taka trochę restrykcyjna, sztywna, dlatego że ostro oddziela rzecz, na której się skupiamy, od całej reszty rzeczy. Czyli jest wybiórcza bardzo w tym sensie, bo nie jesteśmy w stanie koncentrować się na wielu rzeczach jednocześnie. Dlatego musimy wybrać to, na czym się będziemy skupiać. I żeby wyciąć ten fragment rzeczywistości, wyizolować go, i skupić się na nim, musimy się naprawdę wysilić i kontrolować to, żeby nasza uwaga pozostała w miejscu, w którym próbujemy ją skupić. Czyli kontrolujemy nasze myśli i skupiamy je na określonej konkretnej rzeczy. I w koncentrację wpisane jest to, że nie ma tutaj miejsca na żadne inne rzeczy poza obiektem naszego skupienia. Bo jeżeli te inne rzeczy się pojawiają, to nazywamy je po prostu rozpraszaczami. Jak skupisz się na czytaniu i nagle zadzwoni telefon, to rozproszy Twoją uwagę. Utrzymywanie tej uwagi i kontrolowanie tego, żeby ona nie wędrowała sobie od obiektu do obiektu cały czas, jest naprawdę męczące i kosztuje masę wysiłku. Ciągle walczymy z tymi rozproszeniami, ciągle walczymy o to, żeby się skoncentrować. Jak to wygląda, wie każdy, kto próbował się skupić na czymś przez dłuższy czas. To jest walka. Żeby czytać coś uważnie i rozumieć, co czytasz, musisz się skupić, wysilić się, skoncentrować się. Jeżeli się rozproszysz i popatrzysz za okno na to, co się tam dzieje, czyli przez chwilę pozwolisz, żeby twoje myśli sobie błądziły, to będziesz musiał przywrócić z powrotem swoją uwagę do książki i do tego, co czytasz. Pewnie też zdarza ci się czasami coś czytać i nic z tego nie wiedzieć. Zaczynać potem od nowa, bo po prostu nie byłeś skupiony, nie skoncentrowałeś się na tym, co czytasz. Czyli w przypadku koncentracji jesteś takim trochę strażnikiem, który kontroluje ciągle swoją uwagę i swoje myśli. Próbujesz organizować je tak, żeby zmusić je do trwania w wybranym punkcie. Jak uciekają, to przywracasz je do tego punktu. Poza tym, żeby wyizolować rzecz, na której się skupiasz, musisz wybrać to, na czym się będziesz skupiał. Musisz temu czemuś nadać wyższą rangę niż całej reszcie rzeczy. Czyli podkreślasz to, na czym się skupiasz, resztę zamazujesz w tle. Jedna rzecz jest dominująca, reszta wyciszona. Jako ten strażnik robisz to dość opresyjnie. Mało delikatnie zwracasz czy zawracasz swoją uwagę do punktu skupienia. Mówisz sobie, no skup się wreszcie na tym, co czytasz, nic z tego nie rozumiesz. Albo skup się takim twardym głosem. Starasz się nakazać sobie skupienie się na tym, co akurat robisz. Często wiele razy tracisz to skupienie. I wiele razy je przywracasz. To jest bardzo wyczerpujące. Ciągle musisz stać na straży. A skoro tak, to wyraźnie tutaj widać, że koncentracja powoduje jakiś rozłam. Jest ktoś, kto kontroluje, sprawdza, gdzie uwaga aktualnie jest, kieruje nią. I jest też coś, co jest kontrolowane. Jest takie rozdwojenie tutaj. I pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest ciągła walka o to, żeby ta twoja uwaga pozostała w tym punkcie, w którym chcesz, żeby była. Ale ciągle jest tutaj opór, ciągle jest konflikt. Jedna myśl walczy z drugą o to, żeby ta druga szła w kierunku, w którym chce ją widzieć pierwsza. Taka trochę zabawa w kotka i myszkę. I coraz trudniej nam się skutecznie w to bawić, bo mamy sporo kłopotów z koncentracją. Bardzo szybko przerzucamy uwagę z jednej rzeczy na inną. Jesteśmy ciągle stymulowani, ciągle rozprasza rozpraszani. A potem trudno nam upilnować się i skupić na czymś konkretnym. I to jest realny problem. Coraz trudniej nam przeczytać dłuższy tekst ze zrozumieniem. Ale na szczęście, koncentrację można ćwiczyć. Jest naprawdę dużo praktyk, które mogą w tym pomóc. Wystarczy, że znajdziesz sobie jakiś obiekt, rzecz, zjawisko, które nie jest dla ciebie jakoś szczególnie interesujące. Na przykład możesz się koncentrować na swoim oddechu. To jest popularna praktyka. Oddychasz całe życie, to nie jest coś nowego i fascynującego, przynajmniej nie dla większości ludzi, dlatego się nadaje do takich ćwiczeń. I wygląda to tak, że przez chwilę koncentrujesz się na swoim oddechu, po czym Twój umysł zaczyna sobie wędrować. Łapiesz się na tym, że już dawno popłynąłeś zupełnie gdzie indziej ze swoimi myślami, i znów przywracasz swoją uwagę do oddechu. I tak w kółko. Aż koncentrowanie się na oddechu będzie dla Ciebie proste. Będziesz wzmacniać swoją koncentrację w ten sposób. Możesz się koncentrować też na innych rzeczach, na przykład na płomieniu świecy. Możesz powtarzać mantry, afirmacje. To też wymaga skoncentrowanej uwagi, żeby nie zamieniło się w takie bezmyślne i mechaniczne powtarzanie słów bez znaczenia. Nie jest ważne, co to będzie. To może być nawet kapiący kran, jak chcesz. Możesz obserwować kapiące z kranu kropelki z pełnym skupieniem tylko na tym. A kiedy twój umysł zacznie wędrować, możesz przywrócić swoją uwagę znowu do kapiącego kranu. I kiedy tego spróbujesz, kiedy spróbujesz różnych ćwiczeń tego typu, zauważysz, ile w tym procesie jest kontroli i wysiłku. Zauważysz też, jakie to jest trudne i jaka walka wewnątrz się odbywa, żeby to w ogóle było możliwe. I to jest taki trochę prostacki, mechaniczny, opresyjny sposób na kontrolowanie umysłu. Nazywamy to sobie czasem medytacją, ale w rzeczywistości to jest właśnie praktyka koncentracji. Która może nie jest przeciwieństwem medytacji, ale też to nie jest to samo. Co nie znaczy, że koncentracja jest niepotrzebna. Jak najbardziej jest potrzebna. Nie tylko w codziennym życiu, ale też jako narzędzie do rozwoju. I jasne, ma swoje ograniczenia. Jest limitowana, bo jest oparta na konflikcie i takiej restrykcyjnej kontroli, ale jest też potrzebna. A propos kontroli w ogóle wydaje nam się, że właśnie tak powinno być. Że taka silna kontrola, jaką serwujemy sobie w przypadku koncentracji i w ogóle w życiu, to jest jedyny sposób na to, żeby coś powstało, zaistniało i się wydarzyło. Jak skupię się na nauce, to dostanę lepszy stopień. Jak skupię się na pracy, to zarobię więcej. I to się wydaje oczywiste. Dlatego próbujemy kontrolować wszystko. Kontrolujemy swoje emocje, swoje pragnienia i okoliczności. To jest takie neurotyczne, ale tego nas nauczono. Byliśmy kontrolowani przez rodziców, przez nauczycieli, a teraz przez szefa. I wydaje nam się, że jak sami odpuścimy kontrolę, to wszystko pójdzie w rozsypkę. Dlatego tak bardzo chcemy kontrolować różne rzeczy. Chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje i sobie przypisujemy ten wpływ w swoim życiu. Jak mamy kontrolę, to czujemy się bezpiecznie, ale nie widzimy, że razem z tą kontrolą tracimy masę rzeczy. Ale to jest osobny temat. Wracając do koncentracji. Wyraźnie widać, że skądś ta kontrola wychodzi, że jest jakiś strażnik, od którego to się bierze, kontrolujący, który kontroluje to, gdzie nasze myśli są kierowane. Czyli tak naprawdę w koncentracji staramy się nie wyjść poza obiekt koncentracji. Staramy się tego nie robić. Ale natura umysłu jest taka, że błądzi. Tak ma każdy, i to jest normalne. Tak czy inaczej, warto opanować koncentrację, warto to ćwiczyć, żeby móc przejść na kolejny poziom. Kiedy już nauczysz się różnymi metodami koncentrować, możesz pójść krok dalej i wejść w świat kontemplacji. Powiedziałabym, że kontemplacja jest kolejnym krokiem do opanowania. Jest czymś innym. Czymś bardziej zaawansowanym od koncentracji, ale też czymś w wielu aspektach podobnym do koncentracji. Kontemplacja to jest stan umysłu, w którym myśl jest kontrolowana, podobnie jak w koncentracji, ale inaczej niż w koncentracji, ta myśl jest też otwarta na utrzymywanie. Tutaj też jest sporo kontroli, sporo wysiłku jest strażnik. Ale ten strażnik jest gotowy trochę bardziej odpuścić tę kontrolę. Nie jest taki opresyjny jak w przypadku koncentracji. W kontemplacji wkładamy sporo świadomego wysiłku w myślenie nad jakimś problemem, zjawiskiem, pytaniem, ale jest w tym też sporo przestrzeni na to, żeby pojawiały się rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Czyli kontemplacja oprócz, oprócz tego, że jest świadomym wysiłkiem i ma elementy kierowania myślą, to jest jeszcze wzbogacona otwartością na to, co przychodzi. W ogóle jest też bramą do wejścia na wyższy poziom, na poziom medytacji. A o tym opowiem zaraz. Tak jak powiedziałam, kontemplacja to też jest kontrolowany, trochę wymuszony i kierowany proces. Podobnie jak w koncentracji, mamy tutaj wycięty fragment rzeczywistości. Bierzemy go pod lupę, przyglądamy mu się, ale. Jest w tym procesie więcej subtelności i otwartości. To jest zdecydowanie bardziej pasywna postawa, mniej walcząca niż w przypadku koncentracji. Tutaj jest jakaś ciekawość w ogóle za tym. Kontemplacja bardziej skłania się w stronę intuicji, takiej intuicyjnej dociekliwości. Czyli kontemplacja nie służy do tego, żeby wbijać sobie do głowy różne rzeczy na zasadzie afirmacji, bezmyślnie powtarzanej mantry i tak dalej. Chodzi tu raczej o świadome zadawanie sobie pytań, zamiast takiego mechanicznego przyjmowania albo odrzucania czegoś z góry. W kontemplacji jest gotowość do tego, żeby przyglądać się bez ocen i założeń i odkrywać prawdę poza wcześniejszymi założeniami i przekonaniami. Jest otwartość, ale też jest sporo kontroli czyli istnieje ten podział na strażnika i kontrolowane. Ale granice są zdecydowanie mniej ostre niż w koncentracji. W kontemplacji używasz swojego umysłu po to, żeby zaangażować się w myślenie o jakimś temacie, ale zamiast go analizować, skupiasz się na znaczeniu, które jest ponad słowami, bo kontemplacja może zabrać Cię ponad logikę. Gdybyśmy odnieśli to do ćwiczeń z oddechem, to Kontemplacja byłaby nie tylko koncentracją na tym, tym, że oddychasz, ale byłaby świadomością tego, co się z tobą dzieje, kiedy oddychasz. Mógłbyś się nauczyć czegoś nowego o swoim oddechu, kontemplując go. To jest dużo głębsze niż sama obserwacja oddechu. Gdybyś poszedł jeszcze dalej w kontemplacji, wiedziałbyś coraz więcej na temat kontemplowanego, aż do momentu bezpośredniego poznania prawdy na temat kontemplowanego. Czegoś, co leży ponad myślą i formą. W ogóle w opisie tego filmu dodam link do filmu o kontemplacji, gdyby ktoś miał ochotę więcej się o tym dowiedzieć, bo to jest szczególnie ważny temat, ważna umiejętność i naprawdę ważne narzędzie do rozwoju. Kontemplacja ma moc przekraczania granic logiki, myśli analitycznej i daje dostęp do prawdy. I tutaj rozpocznie nam się medytacja. Medytacja jest kolejnym krokiem po kontemplacji. Tak jak kontemplacja była kolejnym krokiem po koncentracji. Tak jak mówiłam, koncentracja i kontemplacja są w sporej części wymuszone. Wymagają wysiłku i większej albo mniejszej kontroli nad myślami, a tym samym wymagają strażnika. I tu tworzy się podział wewnętrzny. Inaczej jest w medytacji. Medytacja jest czystą uwagą, wolną od zakłóceń. Podziałów, idei, strażników, wyborów, kierowania i kontroli. W stanie medytacji nie ma ani kontroli, ani wysiłku, dlatego nie ma tu żadnych podziałów. Medytacja jest czystą uwagą, a czysta uwaga nie ma miejsca, w którym się zaczyna i w którym się kończy. Nie musisz się wysilać, żeby istniała nieukierunkowana i niekontrolowana uwaga. To po prostu jest. Czyli medytacja, wbrew temu, co często o niej myślimy. Nie ma nic wspólnego z kontrolowaniem umysłu i z usilnymi ordynarnymi próbami uciszania go. To zaburza widzenie. A medytacja jest czystą niezakłóconą obserwacją. Ale żeby tak obserwować, potrzebny jest cichy i spokojny umysł. Jak go w takim razie wyciszyć, jak go wyciszyć bez kontroli? Zamiast kontrolowania umysłu przez różne techniki, zamiast siłowania się z nim i prób ciągłego przywracania uwagi do jakiegoś fragmentu i wycinka rzeczywistości, wystarczy obserwować całość, jak umysł sobie gdzieś tam swobodnie wędruje, po prostu obserwować go bez śladu kontroli i wysiłku, prób przywoływania gdziekolwiek. Zamiast przywracania uwagi, dyscyplinowania go, wystarczy, że zauważysz, że straciłeś uważność. I sam fakt zauważenia tego, że umysł odpłynął i straciłeś uważność, jest uwagą, czyli obserwujesz nieuważność umysłu, a to jest uważność. I nie ma tutaj walki o nic, nie ma konfliktu, bo nie ma kontroli. Nie chodzi tutaj o żadną analizę, o szukanie jakichś szczególnych doświadczeń, tylko o czystą obserwację. W tej pełnej ciszej obserwacji jest medytacja. Ale my sami sobie w takiej medytacji przeszkadzamy. Według różnych nauczycieli duchowych, takie największe przeszkody w takiej medytacji to nasze dążenie do określonych rezultatów przez medytację, do progresu jakichś mistycznych przeżyć. Dużo dostaję maili na temat progresu w medytacji i tego, jak to się w ogóle robi. Ludzie nie rozumieją, że to odcina od medytacji. Mierzą postęp w medytacji ilością i jakością mistycznych, wspaniałych doświadczeń. I wydaje im się, że im wspanialsze doświadczenie, tym lepiej. Ale to nie jest wcale pełna uwaga, brak podziałów. Bo jeżeli ważne jest doświadczenie, to nic się nie zmienia na poziomie podziału wewnętrznego. Ciągle mamy doświadczenie i doświadczającego, czyli ciągle jest rozłam. Nie może być pełnej obserwacji bez pełnej uwagi. A pełnej uwagi nie ma jak jest podział. Trudno nie kontrolować, bo generalnie chcemy wszystko kontrolować, ale to zaburza ciszę. Prawdziwa obserwacja wymaga spokojnego umysłu, ale sposób, w jaki go próbujemy uspokoić, totalnie uniemożliwia pełną obserwację. A tylko pełna obserwacja, cichy umysł bez kontroli i bez wysiłku pozwala zobaczyć prawdę. Do tego potrzebna jest wolność obserwowania, bez wpływu z zewnątrz i treści twojego umysłu. O to właśnie chodzi. Medytacja wymaga tylko uwagi. To jest sedno. Niczego więcej. Tylko obserwacji. Niczego więcej. Arty jest cholernie trudne. Nie ma tutaj pogoni za doświadczeniem ani żadnego kierunku. Ani kogoś, kto kierunek nadaje. Taka jest medytacja. I nie chodzi o jakieś techniki wcale. Nie chodzi o progres. W tym nie ma medytacji. Mam nadzieję, że wyraźnie widać to, że te trzy stany... Nie są od siebie zupełnie oddzielone. Różnią się, ale jeden może przechodzić w drugi. Potrzebujemy wszystkich trzech stanów do naszego rozwoju. I powinniśmy je opanować, zanim tak, zanim tak naprawdę na dobre zaczniemy ten rozwój. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz ten film za ważny i przydatny dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polub go, zostaw mi swój komentarz. Poza tym, jak zawsze, zapraszam na coaching jeden na jeden ze mną. Więcej informacji znajdziesz na selfmaster.pl. Do zobaczenia!